Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Prawdziwa Historia, a moim gościem dziś jest mój serdeczny przyjaciel Mateusz Zając. Cześć Mati, bardzo cieszę się, że w końcu udało nam się spotkać, że przyjechałeś, aby opowiedzieć to, co przeżyłeś w swoim życiu. Dobrze, może powiedz nam, od czego rozpoczęło się twoje życie, jak wyglądało twoje dzieciństwo? Cześć, dzięki Łukaszu za zaproszenie, w końcu mi się udało tutaj dotrzeć. Moje życie zaczęło się 29 lat temu. Urodziłem się w okolicach Nysy, Opolszczyzny, ale moi rodzice sprowadzili się ze względu na pracę, ale też na wykształcenie tutaj w okolice Krakowa. I w zasadzie swoje całe dzieciństwo, czy tam nawet dorastanie, spędziłem właśnie w Krakowie. Moi rodzice byli strasznie pochłonięci początkowo wykształceniem. Mój tata studiował prawie 10 lat. Początkowo właśnie na Opolszczyźnie, później tutaj właśnie w Krakowie kontynuował studia. Moja mama tak samo. No i też mam dwójkę rodzeństwa, więc w międzyczasie moi rodzice też byli pochłonięci rodzicielstwem. Mieszkaliśmy początkowo w akademiku. To też nie było takich perspektyw, jak już w dzisiejszych czasach, że były mieszkania socjalne czy coś w tym stylu. No i było ciężko, było biednie. Wiadomo, mieszkaliśmy bardzo na małym metrażu z jakąś tam antresolą, z dwójką braci, no i oczywiście z moimi rodzicami, ale właśnie jakby rodzice chcieli bardzo nam zagwarantować taką dobrą przyszłość, więc właśnie chcieli skończyć te studia, a następnie rozpocząć pracę zarobkową, aby zagwarantować nam lepszą przyszłość niż taką, jaką oni mieli. Jak wspomniałem, wychowywałem się z dwójką braci. Mój brat jeden jest o 2 lata starszy, drugi o 2 lata młodszy, więc bardzo mała różnica wieku, więc te kontrasty też były bardzo, bardzo duże. Ja już w wieku 2 lat miałem taki epizod, miałem 2 albo 3 lata. Niedawno właśnie z tatą na ten temat rozmawiałem i zabrałem jakąś zabawkę dziecku w piaskownicy. I mój brat jakby się postawił w obronie, ten starszy, w obronie tego dziecka. No i uderzyłem go cegówką. Jakby wykonałem taki gest i rozciąłem mu głowę. Więc mogę tylko przypuszczać, teraz mając sam dwójkę dzieci, jak ciężko było moim rodzicom. No nie każde dziecko bierze cegły do rąk i rzuca w inne dzieci. Na pewno dzieci mają różne wybryki, ale rozumiem, że to już w tak młodym wieku pokazywało twój charakter, który był, no, nie do okiełznania czasami. Okay. Ostatnio właśnie rozmawiając na temat tej historii, wiedziałem, że jedynie Bóg mógł zawładnąć tym charakterem i pokazać ten właśnie charakter Jezusa, jaki czytamy, jaki widzimy. Więc ta historia, przypominając mi, właśnie mi to podkreśliła, to, że właśnie Bóg potrafi nawet z takich charakterów wyciągnąć dobro i przekuć naprawdę wielkie rzeczy. Ale to właśnie tak początkowo chciałem nakreślić ten temat, aby pokazać to, że od najmłodszych lat już ze mną było, no, niełatwo. Okej, no i do czego to wszystko poprowadziło? Poprowadziło do tego, że moi rodzice skończyli studia. Moja mama wyjechała później, no nie mogła znaleźć niestety pracy w swoim zawodzie. Przez 10 lat, nawet więcej, prawie 15, wyjeżdżała do Hiszpanii do pracy, więc w zasadzie mamy nie było. I ty byłeś z tatą wtedy w Krakowie? No właśnie, a mój tata wyjeżdżał wtedy do Nysy, bo akurat tam pracował, wykładał po prostu na uczelni. No i często zostawaliśmy sami z braćmi. No i to prowadziło do tego, że często wychowywała nas ulica. Któryś z was już był pełnoletni? Niestety nie. Sami we trójkę bywaliśmy w domu, aczkolwiek opiekowały się nami czasami ciocie, czasami wujkowie. Także mieliśmy opiekunów, no ale niestety sytuacja zmuszała moich rodziców do tego, aby no niestety pracować i no to powodowało, że tak jak widzę to teraz pod względem siebie, jak jestem rodzicem, że nie do końca rodzice mieli pełną kontrolę nad tym naszym zachowaniem i nad tym, jak nas poprowadzić. Nie chciałbym tutaj powiedzieć, że rodzice mnie źle wychowywali i że coś źle, bo chcieli dobrze, tak? Chcieli dla mnie zapewnić dobrą przyszłość, dokładnie, opłacić szkoły, opłacić studia, ale jednak ten fundament, który jest bardzo istotny, no,
brakowało go troszkę i może to poprowadziło do tego, że te pewne rzeczy, które później, o których opowiem, bardziej wynikały właśnie też z emocji, których sobie też nie radziłem z nimi. No dobrze, ty jako nastolatek, jako młody chłopak z rodzeństwem, z jakąś tam rodziną, ale nie z rodzicami, pozostawałeś sam w domu, no i do czego to poprowadziło cię dalej? No doprowadziło do tego, że pierwszy konflikt z prawem miałem w wieku, no nie pamiętam jakim, ale byłem wtedy, pamiętam, w czwartej klasie podstawówki. Uczęszczałem jeszcze wtedy do szkoły podstawowej. No u mnie było biedno, no nie da się tego zaprzeczyć. No nie było pieniędzy, więc postanowiłem raz z moim kolegą, że pójdziemy do znanego marketu w sklepie i sami sobie sprawimy jakąś zabawkę. Okay. I pamiętam wtedy, podszedłem do półki, wziąłem taki mały samochodzik, wtedy to był Hot Wheels, wsadziłem do kieszeni, kamery to zarejestrowały. Pierwsza kradzież. Pierwsza kradzież, pierwszy taki świadomy grzech. I chciałem wyjść ze sklepu, kupując za 10 groszy zapałki przy kasie. Ochroniarz już na nas czekał, ściągnął nas do pokoju. I najgorsze to było to w tym wszystkim, że nie było moich rodziców wtedy. Oczywiście ochroniarz nas nie wypuścił, po mojego kolegę przyjechali rodzice, a ja pojechałem na komisariat, bo nie miał mnie kto odebrać. I siedziałem na tym komisariacie i pamiętam, jak bardzo rozpaczałem nad tym, co się właśnie wydarzyło, jak duży zawód na pewno sprawię moim rodzicom. To długo trwało, zanim ktoś po mnie przyjechał. W końcu przyjechała znajoma moich rodziców, odebrała mnie tam z komisariatu, no i wróciłem do domu. No i w zasadzie nie miałem jakichś dużych konsekwencji z tego powodu. Była rozmowa, później była rozprawa też w sądzie. Był nałożony jakiś tam... Już nawet nie pamiętam, bo to dla mnie był taki wstyd, że jak wchodziłem na tą salę, normalnie byłem na sali sądowej jako tam nastolatek i po prostu nie pamiętam, co tam sędzia do mnie mówił. Pamiętam, że tam po prostu jakąś karę, była jakaś kara finansowa do zapłaty. No i tak się rozpoczęła moja przygoda z konfliktem, z prawem. Nie było tego dużo. Nie miałem jakby takich wiele różnych spraw, które się tam wydarzyły lub nie miałem jakiejś działalności przestępczej, ale to spowodowało, że było mi łatwiej sięgnąć na przykład po alkohol, który pojawił się pierwszy raz w moim życiu, gdy miałem 13 lat. Pamiętam, to były urodziny mojego starszego brata. Brat starszy? Ile wtedy miał starszy? 2 lata? 16 lat. 16 lat to była 16 mojego brata. Oczywiście była pusta chata. No i zrobiliśmy imprezę. No i wszyscy sobie tam coś popijali. I to była dla mnie taka pierwsza styczność. Ja miałem wtedy 13, no bo brat jest tak starszy o 2,5 roku. On jest ze stycznia, jestem z listopada. No i tak się upiłem, że w pewnym momencie straciłem kontakt. Tam podobno pod prysznic mnie wkładali, oblewali wodą, żeby mnie po prostu ocucić. Rano się obudziłem i tak naprawdę tak się zaczęła moja przygoda właśnie z alkoholem. Później pojawił się epizod taki, że mój tata kupił sobie nowy samochód. I bo dojeżdżał, dalej tam dojeżdżał, no to potrzebował samochodu, no i został taki stary samochód, to był taki Volkswagen Polo, taki bardzo, bardzo stary, no ale on stał, on się już nie nadawał do jazdy po drogach, ale nadawał się do jazdy po polach. I wpadłem na świetny pomysł, że z kolegami pojedziemy na stację benzynową autobusem, zatankujemy sobie karnister paliwa i będziemy sobie jeździć samochodem. No i ile miałeś lat? 14 lat wtedy miałem. 14, 15 lat to był taki moment, kiedy zacząłem jeździć tym samochodem, ale jeździliśmy właśnie po polach, po takich bezdrożach, no ale jeździliśmy. No i w międzyczasie też się pojawił alkohol. Więc zdarzało się, że pod wpływem alkoholu siadaliśmy do tego samochodu. Jako nastolatek. Co później przełożyło się na moje dorosłe życie, ze względu na to, że często właśnie w ten sposób szukałem wolności. Przypominałem sobie tamte beztroskie czasy i diabeł tak to sprytnie podchwycał, że próbował mnie w ten sposób zabić. No, ale jak do tego przejdziemy dalej, no to myślę, że rozwinę tą kwestię. Aczkolwiek no tak się zaczęła moja pierwsza, kolejna przygoda z łamaniem prawa. Czy już w młodych latach jakieś wybryki się pojawiały, w bardzo młodych latach, 13-15 lat, no tak. To jest bardzo wcześnie, jak na alkohol czy tego typu rzeczy. No dobra, no i co dalej się działo? Dorastałem. Zacząłem chodzić do szkoły średniej, w której troszeczkę byłem, jakby to nazwać dobrze, nie czułem się dobrze.
sensie takim czułem dużą presję. Była to jedna z lepszych technikum w Krakowie. Moja nauczycielka, wychowawczyni później, wywierała na mnie bardzo dużą presję psychiczną ze względu na to, że widziała we mnie potencjał. Aczkolwiek byłem w wieku nastoletnim, chciałem trochę więcej rozrywki niż nauki i ona się z tym nie zgadzała. I po prostu można powiedzieć, że mnie przymuszała do tego. Na przykład brała mnie pod tablicę. Jak popełniałem jakiś drobny błąd, to od razu mi dawała jedynkę i kazała mi siadać do ławki. Można to nazwać jakimś tam znęcaniem się nad, no, nad uczniem. Ja tego wtedy nie rozumiałem. Byłem tego nieświadomy, ale znowuż po latach jakby patrzę na to, że to sprawiło, że znowu szukałem ucieczki w alkoholu. No, miał to negatywny wpływ na ciebie. Tak, no. zaczęły się weekendowe imprezy. Totalnie przestałem kontrolować alkohol. Jak zaczynałem pić, spożywać alkohol, to kończyło się tak, że urywał mi się film. Lądowałem na SOR-ze albo ze złamanym nosem, albo z czymś tam złamanym, albo pobity. I musiał mnie na przykład tata odbierać całego zakrwawionego w koszulce, bo nie wiedziałem, gdzie mam kurtkę, bo gdzieś zostawiłem w jakimś klubie. No i mnie tak odbierał, no i tak mnie zjadał wstyd, no i w zasadzie też hańba, tak? Bo jednak to było bardzo hańbiące, gdy twój tata, który chciał dla ciebie całe życie dobrze, a ty nagle wyglądasz jak skończony człowiek na SOR-ze, pijany jeszcze w sumie i musi mnie odbierać. Można powiedzieć, że rodzice chcieli robić wszystko, żeby zagwarantować ci przyszłość, a ty przez różne okoliczności, które miały miejsce, czy to szkoła, czy to, że może tej relacji w domu brakowało, doprowadzałeś do momentu, których nie chciałeś, bo samo spożycie alkoholu to już coś jest niewłaściwego w tak młodym wieku, ale no, w twoim życiu dochodziło do stanów, w których już nie kontrolowałeś tego i jakby upijałeś się i kończyłeś w takim miejscu, jak mówiłeś. No dobra, no to powiedz tak może w dwóch zdaniach, co czułeś jako taki młody chłopak, nastolatek, który no, doprowadzał się do tak fatalnego stanu, tak? Czułem się bardzo zagubiony. Jako młody chłopak nie potrafiłem sobie poradzić z emocjami, które towarzyszyły właśnie presji w szkole, presji też poniekąd rodziców, ale wywołanej tym, że ich po prostu zawodziłem. Myśleli, że będę zdolnym, wykształconym młodym człowiekiem z jakąś przyszłością, a tu nagle się okazuje, że okej, mam jakieś perspektywy, bo pewnie nauczyciele o tym mówili, a wszystko próbuję albo przepić, albo rozbić i tak naprawdę zamiast budować, to wszystko niszczyłem. W pewnym momencie już tak nie kontrolowałem swojej agresji tej w środku, że przyszedł czas, że zastanawiałem się nad tym, czy Bóg istnieje. I ze względu na to też charakter jakby pracy moich rodziców, mój tata jest konserwatorem zabytków, często myślałem nad tym, czy jest Bóg. Wewnętrznie czułem, że jest. Czy wierzyłem? Może raczej nie, to jest dużo powiedziane, ale starałem się uwierzyć w to, że jest, że istnieje osobowość jak Bóg, ale ciężko mi było dostrzec wśród ludzi, którymi się mój tata na przykład otaczał, bo pracował w takim, a nie innym charakterze. Czyli to robił zabytki jakieś kościelne? Jakieś tak, dokładnie. Jakieś ołtarze, witraże, dużo w kościołach, przy kościołach i było dużo różnych takich przykrych sytuacji też z tym spowodowanych. Jakoś mi było ciężko uwierzyć, że jednak jest Bóg. I doszedłem do takiego swojego momentu w życiu, miałem wtedy 23 lata, że miałem firmę, prowadziłem ją z bratem, dobrze prosperowała i znowu też takie towarzystwo z branży gastronomicznej, bo powiedzmy z takiego niewyuczonego zawodu jestem poniekąd kucharzem. Branża gastronomiczna ma takie powiedzenie, że dużo się pije. W sensie dużo imprez, dużo kucharzy też ma problem z alkoholem. No i też zacząłem organizować zloty food truckowe. Sam miałem food trucka, z którym jeździliśmy. No i znowu pojawiły się imprezy, czyli jakby z jednych imprez, takich weekendowych, dotarłem do imprez już praktycznie co chwilę, bo cały czas zdarzała się jakaś impreza typu zlot food truckowy, gdzieś jechaliśmy, no to ja przyjeżdżałem wcześniej, a tak, żeby sobie wszystko zagwarantować, żeby miał kierowcę, żeby mój pracownik jechał, czy ktoś tam, ale tylko właśnie temu, żeby się napić, uciec ten alkohol, bo tam
czułem wolność. Już pod przykrywką trochę pracy, nie? Że już dorosłeś, już po jakiś tam biznesie. Że jest wszystko okej, nie? Ta, jakby ten bunt młodzieńczy już minął. 23 lata to już powiedzmy taki ustawiony chłopak, który ma firmę, ma jakieś tam pierwsze pieniądze. Mało który 23 latek ma firmę. Dokładnie, ale jednak cały czas gdzieś ten alkohol. Po alkoholu zawsze się stawałem bardziej wylewny, mówiłem o swoich problemach, wylewałem się, ale nigdy nie potrafiłem skończyć na przykład na jednym piwie albo na jednym kieliszku. Zawsze się kończyło w ten sposób, że właśnie jak już wcześniej powiedziałem, albo sor, albo jakaś bójka, albo po prostu mi się urwał film i komuś coś złego, przykrego powiedziałem. No i tak się to właśnie wszystko kończyło. Masz 23 lata, zacząłeś pracę. Pracę nie dla kogoś, ale już jakiś tam swój biznes, co jest rzadko spotykane w tak młodym wieku. No ale pojawia się nadal ten alkohol, który już może pod przykrywką pracy inaczej wygląda niż jako małoletni bunt. No dobra, ale powiedz, co dalej było w tobie? Co dalej się działo w tobie wewnątrz, w takim miejscu twojego życia? Wiesz, na pozór wszystko wyglądało ok. Że ten bunt pierwszy już przeszedł, ale ja zacząłem ukrywać alkohol. Zacząłem dostrzegać to, że zaczynam mieć problem, ale w ogóle się do niego nie utożsamiać. Mówię, nie przyznaję? Nie przyznam, nie. Ja problem? Przecież mam firmę, wszystko się fajnie układa, tak? Idziemy w jakimś tam kierunku, mam luźne cel, życie. Dokładnie. Jest wszystko w porządku, ale w środku po prostu byłem cały zakrwawiony. Czułem się jak człowiek po prostu, który umiera i idzie tylko i wyłącznie do śmierci, bo nic dobrego go nie spotka ze względu na to, jakim jest człowiekiem. Krzywdziłem ludzi, to na pewno. Miałem też, powiedzmy, takie zawody miłosne. Bardzo byłem zazdrosny o swojej partnerki, ponieważ zostałem tam kiedyś zdradzony, miałem jakieś sytuacje. No i zamknąłem swoje serce też na miłość. Krzywdziłem inne kobiety z tego względu, że ja zostałem skrzywdzony. I to pogłębiało stan właśnie alkoholowy, że w sumie po alkoholu to mi było wszystko jedno, mogłem zrobić to, mogłem zrobić tamto i nie martwiłem się tym, co będzie na następny dzień. Byłem kompletnie nieszczęśliwy i nie widziałem rozwiązania. No dobrze, Mateusz, wiem, że na tym etapie życia pojawiła się Karolina. Karolina Zając opowiadała swoją historię na naszym kanale. Jeżeli chcecie zobaczyć naprawdę poruszająca historia, przeglądnijcie nasze filmy z przeszłości. Karolina Zając, prawdziwa historia. No dobrze, co ona takiego ci powiedziała? Co zrobiła w twoim życiu? Przede wszystkim była posłuszna Bogu. Karolina, zanim mnie spotkała, modliła się o męża. I Bóg jej dał obietnicę, że tego męża spotka. I zwiastowała mi Ewangelię. Ale zacznijmy od początku, bo to jest bardzo istotne. Był to rok 2017. To był skraj już mojej wytrzymałości. Wrzesień. Zakończenie sezonu foodtruckowego. Impreza koło Starego Sącza. To był zawsze czas, gdzie z całą ekipą foodtruckową jechaliśmy na zakończenie sezonu. Dużo alkoholu. Różne gadki, śmieszne, gorsze, a u mnie zawsze się to kończyło, jak już tutaj wcześniej wspomniałem, właśnie w ten sposób, no, nieładny. I dzień wcześniej zawsze jeździłem, aby wszystko przygotować pod imprezę, był to festiwal akurat. No i przyjechałem tam wraz z moim pracownikiem, dojechaliśmy na miejsce, po drodze kupiliśmy bardzo dużo alkoholu, żeby nam wystarczyło na cały weekend, no i dojechaliśmy. I przed nami zaparkował samochód. Była to mobilna kawiarnia. I z niej, z tej mobilnej kawiarni wysiadła kobieta i wysiadł mężczyzna. No i ja siedząc za kierownicą tego food trucka, myślałem, o, fajna dziewczyna. Mam nadzieję, że będzie spała obok nas. No bo fajnie, jakby się coś wydarzyło. Takimi kategoriami myślałem jeszcze wtedy. Ale dzień wcześniej, czy nawet w trakcie trasy, nie wiem, czy mogę nazwać to modlitwą, ale w sercu prosiłem Boga, jeśli jest, aby coś zmienił w moim życiu, bo już mam tego życia po prostu dość. I wiem, że jeśli się coś nie zmieni, to idę tylko w śmierć i śmierć mnie tylko czeka. I dosłownie z taką melodią jechałem w sercu, ale serce nadal chciało robić po swojemu, czy nawet rozum, to już w zależności jak
na to patrzeć. Chciałem poznać tą dziewczynę. Los chciał, lecz myślę, że to Bóg, że akurat rozłożyła się namiotem, znaczy chciała rozłożyć się namiotem obok nas wraz z tym chłopakiem. Początkowo myślałem, że ten chłopak to jakiś jej partner, czy coś w tym stylu, więc tutaj już myślę, okej, okay, czyli jest zajęta, czyli nic z tego nie będzie. Ale widziałem, że ten namiot, który rozkładali, w ogóle nie idzie. A że ja potrafiłem rozkładać namioty, no to podszedłem do... Pomogłeś. Dokładnie, do Karoliny. I tak zaczęła się nasza konwersacja. Ja jeszcze na ten moment piłem alkohol. Byłem już tak po takiej dość dużej ilości wraz z kolegą, ale czułem bardzo duży pokój. Bardzo duży pokój czułem. No i pomogłem mi rozłożyć ten namiot. Rozłożyłem. No i tak zapytałem Karoliny, czy by się ze mną nie przeszła. Już zdradziłem, że to była Karolina. Ona powiedziała dobrze. I w międzyczasie też piłem. I mi się urwał film. Wtedy. Tak. Urwał mi się film. Już byłem w takim stanie alkoholowym. Nie pamiętam, co się działo. Wstałem rano. Pierwsza myśl. Poczułem się zupełnie inaczej niż zawsze. Jakieś mocne kace, takie, że nie mogłem wstać, albo taki kac moralny, jak się tak nazywało, że mnie gdzieś tam przeszywał. Ale pierwsza myśl, leć do Karoliny, jeśli coś zrobiłeś, to ją przeproś. A ona była w kawiarni, bo ona obsługiwała mobilną kawiarnię, więc ona wcześniej wstawała, więc ona już pracowała. No i mówię, dobrze, to idę, to od razu sobie zamówię kawę. No i pytam Karolinę, wiesz co, no, jeśli coś ci zrobiłem przykrego, bo już wiedziałem, że mam taką naturę, że jak mi się urywa film, że jak za dużo alkoholu wypiję, no to bardziej krzywdzę ludzi niż im pomagam. A Karolina mówi, nie, leżeliśmy sobie na trawie i czytaliśmy Biblię. A ja w szoku, mówię, jak to możliwe, ze mną? Nie? Ja jeszcze leżałem grzecznie, że nawet nie starałem się coś tam dobierać i tak, wszystko w porządku. No i tak mówię, Boże, w Biblię czytałem, ale... Tak, co to za kobieta? Tak, ale pomyślałem, chcę tak. Jeśli to ma tak na mnie wpływać, że jestem taki spokojny i opanowany, dlaczego nie? I pamiętam, wtedy wróciłem do namiotu, opowiedziałem o tym moim pracownikowi, koledze. Mówię, okej. I wtedy dostałem w sercu po prostu pragnienie takie, że chcę poznać Boga. Chcę poznać Boga. I już wiedziałem wtedy, że już nigdy nie napiję się alkoholu. Już dosłownie tak, jakbym ktoś by mnie dotknął i powiedział, ty już nie będziesz pił alkoholu. Natychmiast wylał mnie pokój całkowity. Poszedłem wtedy do Karoliny i zadałem mi pytanie, czy możemy po prostu poczytać Biblię, bo chciałbym poznać, dowiedzieć się coś na temat Boga. A on mówi, tak. Powiedział, wow, super, nie? Czytajmy. Cały ten festiwal, 3 dni, moi znajomi pili alkohol, bawili się, a ja z Karoliną dzień w dzień chodziliśmy i czytaliśmy Biblię. Super. Pamiętam, przeczytaliśmy jak dziś, pierwszą historię, to była przypowieść o faryzeuszu i celniku. I tak mnie to przeszyło, jak miecz obosieczny, naprawdę. I tak stanąłem i mówię, normalnie jestem jak faryzeusz. Że niby tutaj pokazuje, że wszystko w porządku, tutaj, że może o Bogu coś, ale tak naprawdę nic to nie ma związku z tym, że trzeba być jak celnik, po prostu się uniżyć i przyjść do Boga. Szczerym sercem. Dokładnie. I tak zrobiłem wieczorem. Wszedłem do Boga, no i Bóg przyszedł do mnie. I to był ten moment. Tak, dokładnie. I już wiedziałem wtedy, że Karolina będzie moją żoną, a ja nie wiedziałem jeszcze, że Karolina modliła się o męża i ona już wiedziała, że ja będę mężem Karoliny. Alleluja! No coś pięknego, Mateusz. Tak. Naprawdę jak tego słucham, to jest wspaniałe. Ja poznałem już Ciebie jako naprawdę pracowitego przyjaciela, brata, bo już poznałem Cię jako wierzącego człowieka. Mateusz nawet pomagał mi w remoncie domu, w którym teraz mieszkam i to było naprawdę wyjątkowe. Teraz jesteś osobą też bardzo pracowitą. Prowadzisz dość duży kanał na YouTubie, gdzie remontujesz stary dom. W tym wszystkim jeszcze siebie sam kręcisz, montujesz. Ja sam wiem, ile to jest, bo pracuję jako montażysta i jako też operator kamery. Wiem, jakie to jest wyzwanie, a równocześnie robić tak duże rzeczy. Oczywiście są rzeczy ziemskie, ale jakby wierzę, że Bóg to, co było zepsute w Twoim życiu, to dzieciństwo tak. I tak dalej, obrócił w to, że dzisiaj jesteś człowiekiem, który po pierwsze jest wolny od nałogów, tak? Tak jest. Gdzieś o czym wierzę, jeszcze opowiesz.
i jakby ma rodzinę i robi wspaniałe rzeczy. No dobra, powiedz z twojej perspektywy, Mati. No, pojawił się Bóg, bo ja już cię poznałem jako osobę wierzącą. Pojawił się Bóg w twoim życiu i co się wydarzyło i jakie są tego owoce? Wiesz, Bóg pojawił się nagle. To było niesamowite, ponieważ odciął stare życie od nowego i wskazał mi drogę. To było niesamowite, ponieważ tego wcześniej nie doświadczyłem. Nie doświadczyłem obecności Boga, relacji z Nim i zaczął mnie prowadzić jak dziecko. Jak dziecko, które nie wie jak chodzić, ale tata mnie trzymał za rękę i mnie prowadził. Ale już jego dziecko. Ale już jego dziecko. Po festiwalu, znaczy może w trakcie festiwalu, już była końcóweczka, pożegnaliśmy się z Karoliną, bo Karolina jechała do swojego miejsca zamieszkania i jechałem do swojego. Ale mówię, nie, Boże, teraz nie mogę tego stracić, tego wszystkiego, co mi tutaj pokazałeś, zaoferowałeś. Na drugi dzień zadzwoniłem do Karoliny i zapytałem, akurat tydzień później organizowałem taki zlot food truckowy. To w ogóle było niesamowite, bo to był roast food trucków, a roast cechuje się tym, że musimy jakby nagadywać, czy mówić śmiesznie na temat innych food trucków. Ogólnie to był taki zlot, który pierwszy raz w życiu organizowałem i zapytałem Karoliny, czy mi po prostu nie pomogła, nie towarzyszyła mi podczas tego zlotu. Zgodziła się od razu, więc po nią pojechałem. No i tak zacząłem to organizować, ale ja tak chwyciłem kartkę, bo miałem być osobą rozpoczynającą roast. Roast cechuje się dużym wulgaryzmem. Często tam się używa wulgaryzmów, aby podkreślić żart. Wziąłem kartkę i chcę napisać jakiś żart. Mówię, Boże, ale ja nie dam rady przeknąć. Nie dam rady powiedzieć wulgaryzmu. Więc wszystkie żarty, które napisałem, nie miały ani jednego wulgaryzmu. To było już niesamowite, bo ja naprawdę nie chciałem. To nie tak, że chciałem, bo nie wiem, chciałem komuś zaimponować, bo właśnie jakbym przeklnął, to bym zaimponował, bo tak, na tym to polegało. Ale ja chciałem napisać żart, który po pierwsze kogoś nie obrazi, co ciekawe, a nie ma wulgaryzmu w sobie. Bardzo się stresowałem, ale Bóg mnie tak poprowadził, że naprawdę wszystko fajnie wyszło. I już wtedy, po tym całym wydarzeniu, rozmawialiśmy z Karoliną, że chcielibyśmy być ze sobą do końca życia, że nam to Bóg pokazał. Zacząłem chodzić na spotkania, do takiej grupki domowej, gdzie się spotykali też właśnie Karolina, brat Karoliny, Robert. Chrześcijanie. Dokładnie. Można powiedzieć osoby, które na naszym kanale YouTube opowiedziały również swoją historię. Możecie zobaczyć świadectwo Roberta Sikorskiego, Ani Sikorskiej. Jest to rodzina Karoliny, także wszystko było w rodzinnym gronie. Tak, dokładnie. No i zaczęliśmy się spotykać. No i Bóg też mi pokazywał rzeczy, które jeszcze muszę poprawić. Jakie kroki muszę zrobić. Jak dziecko mnie prowadził. Pewne rzeczy zaczęły same odchodzić. W pewnych musiałem sam podjąć ważne decyzje, które mogłyby mnie wiązać i mógłbym wracać do tego, co kiedyś było. Ale właśnie to jest niesamowite w tym wszystkim, że Bóg nas nie opuszcza. Gdy tylko do Niego przyjdziemy, poprosimy Go o to, aby to On tutaj z nami zadziałał, zrobił porządek, to On zrobi ten porządek. I tak właśnie było ze mną. Po pół roku z Karoliną wzięliśmy ślub, mamy dwójkę wspaniałych dzieci, trzecie w zasadzie w drodze. Jesteśmy bardzo szczęśliwi w małżeństwie, ponieważ jeszcze kilka lat temu, w zasadzie 7 lat temu, byłem całkowicie zamknięty na małżeństwo. W zasadzie nie spodziewałem się tego, że tak szybko się to rozwinie. Dziękuję za to bardzo Bogu. Prowadzimy również, jak wiesz, kanał na YouTube, który nazywa się Rodzina na Polu. Tak jakby ktoś był zainteresowany tym, jak to wyglądało od początku, to zapraszam. Prowadzimy również spotkania na Zoom. Zoom to jest taka platforma do spotkań online, tak face to face. Właśnie w której rozmawiamy o Bogu, mamy społeczność już taką fajną. Dzielimy się też tam świadectwami naszymi i różnych ludzi, których tam zaprosimy. Czyli można powiedzieć, że Bóg włożył Ci w serce to, aby też po części użyć kanału, ale też zebrać ludzi, aby głosić Ewangelię, tak? Dokładnie. Bóg wylał całkowicie w serce, aby się tym dzielić. Kiedyś nawet powiedziałem takie zdanie, że ktoś mi po prostu zarzucił, że tak bardzo obnoszę się ze swoją wiarą, z Ewangelią i z tym, co dla mnie Bóg zrobił. Ale zadaję mu pytanie, wiesz co, jakbym wynalazł lekarstwo na raka, a z nim się nie podzielił, to jakim ja bym był człowiekiem? I pamiętam, że
nawet we mnie to taki szcząs zrobiło, ponieważ mnie to uratowało od śmierci. Co by było, gdyby nie Bóg? No tak. Zadajmy sobie to pytanie. Śmierć. Mati, to wspaniałe, co wydarzyło się w Twoim życiu. Cieszę się i dziękuję Bogu, że doświadczyłeś nowonarodzenia, tego co Biblia nam mówi w trzecim rozdziale Ewangelii Jana, że człowiek musi na nowo narodzić się, aby wejść do Królestwa Bożego. Karolina, wiem, że będziesz to oglądać. Bardzo dziękujemy Ci. Dziękuję Ci, że byłaś posłuszna Panu i przekazałaś dobrą wieść Mateuszowi, że on dzisiaj może być tu razem z nami. To jest zaszczyt, Mati, znać Cię i widzieć tego, co Bóg teraz robi w Twoim życiu. No dobrze, a teraz tak w dwóch zdaniach powiedz coś naszym słuchaczom. Jeśli czujesz poruszenie po tym, co zobaczyłeś i masz jakieś problemy z alkoholem, z troskami codziennymi, z emocjami, wejdź do pokoju, zamknij drzwi, usiądź, połóż się, uklęknij, przyjdź do Boga, pomódl się do Niego, a On na 100% odpowie. Jeśli zrobisz to ze szczerego serca, takiego wylanego, on zawsze odpowiada na modlitwy, a ja jestem tego żywym przykładem. Dokładnie tak. Mateusz, bardzo dziękuję Ci, że przyjechałeś, że podzieliłeś się z nami swoją historią. Wam, moi drodzy, również dziękujemy serdecznie, że dotrwaliście do końca, że jesteście z nami. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, zróbcie to teraz. Zostawcie suba, dzwoneczek, łapeczkę. Kto może, niech napisze też komentarz. Napiszcie o tym, co myślicie. Jeśli chcecie skontaktować się z Mateuszem, poniżej będzie do niego prywatny e-mail, ale też możecie obserwować go na jego kanale. Rodzina na polu. No a tymczasem do zobaczenia. We can all forget, it's all about love. The love of the Father, Spirit and Son. No, we can all forget, it's all about love. What we've been forgiven, imperfect love.